Weronika Castro i Ignacio López Tarso w filmie Prawo do narodzin. W pozostałych rolach quiero verte entre mis brazos y con mi amor calmar tu llanto. Ven, quiero tenerte junto a mí. Ven, que hay un lugar que es para ti. Eres como un sueño que el amor me dio en un beso, la semilla de un cariño. Como no hay otro en este mundo, quiero estar siempre a tu lado y descubrir cada mañana al despertar. Według powieści Feliksa Kaineta Prawo do narodzin. Adaptacja. Nadie podrá callar tu voz, tu libertad. Zdjęcia. Tu derecho has de vivir. Reżyseria Raúl Araiza. Produkcja. I stąd właśnie nazwa bohaterskiego miasta Veracruz. Pokochałem je od pierwszego przejazdu. Mieszkając tyle lat w stolicy, nie znałem tego miasta. Trudno uwierzyć. Szkoda. A ja poznałem je, zanim tu przyjechałem. Dzięki wspomnieniom mamy Dolores. Co pani czuła, wracając? Smutek, że nie potrafię tak pięknie opisać, jak bardzo kocham tę ziemię. Tu wreszcie mogę oddychać. Nocą słyszę szum fal i wydaje mi się, że jestem znów dziewczynką. Nie powinno się opuszczać miejsca urodzenia. A ja, wyrwawszy się z hałaśliwej stolicy, znów zacząłem pisać. Więc pan pisuje? Tak, do Raula pasuje powiedzenie: w każdym z nas jest trochę lekarza, poety i szaleńca. Pan jest lekarzem? Pisze wierszyki, ale dotąd tylko Alberto wytrzymał ich lekturę. Raul także łamie serca. Tak mówi, a sam myśli o Orzenku. Pozbieram ze stołu. Nie wstawaj. Zabawiaj gościa, a ja uwinę się z tym raz, dwa. Może przejdziemy do salonu. Będzie wygodniej. Bardzo ładne mieszkanko, Albercie. Miałem szczęście. Przyjaciele mi pomogli. Dom należał do dziadka kolegi, który wynajął mi za godziwą sumę. Alberto ocalił życie jego matce. Inni lekarze nawalili z diagnozą. Alberto to najzdolniejszy lekarz od pokoleń. Skończmy z tym kółeczkiem wzajemnej adoracji. Miałem pójść do pana jutro, ale skoro już mamy zaszczyt pana tu gościć, chciałem o coś prosić. Zostawię was samych. Nie. Jesteś jak brat i nie ma powodu, żebyś wychodził. A więc słucham. Mówiłem, że ja i Amelia bierzemy ślub tak, jak planowaliśmy. Chciałbym, żeby pan był naszym świadkiem. Z największą przyjemnością. Podaj datę, a przyjdę. To będzie bardzo skromna uroczystość. Nie wszystko jeszcze jasne z rodzicami mojej narzeczonej. Pan jest dla mnie jak... No, w każdym razie chciałem podziękować za wszystko. I dlatego ośmielam się prosić, by był pan w tym dniu z nami. Powiedziałeś przed chwilą coś... Nie mam słów.
Nie umiem wyrazić wdzięczności. Powiem po prostu dziękuję i gratuluję. Wszystkiego dobrego. Już późno. Gdzie mama? Może na strychu. Mamo? Daj spokój. Powiedz jej do widzenia ode mnie. Było mi bardzo miło i niech to nie będzie ostatni raz. Pewno, że nie. Przyjęliście mnie tak wspaniale, że na pewno wrócę, o ile się nie narzucam. Czy będzie pan miał coś przeciwko temu, że pana odprowadzę? Noc jest tak ciepła. Ależ skąd? Zapraszam. Chodźmy. Do zobaczenia. Jorge Luis już wyszedł? Tak, Raúl go odprowadza do samochodu. Spodobał mu się? Tak, ale dziwne, że postanowił go odprowadzić. W jakim celu? Kto wie, kochany. Usiądź, odpocznij. Włącz sobie telewizor. Mam wrażenie, że chciał mi pan coś powiedzieć na osobności. Tak. Wejdźmy do tej kafejki. Tam będzie można spokojnie pogadać. Zgoda. Ja odbiorę. To ja. Dobry wieczór, kochanie. Nie spodziewałem się, że zadzwonisz. Cieszę się. Musiałam usłyszeć twój głos. Co takiego? Mów głośniej. Chciałam cię usłyszeć. Wszystko dobrze? Tak, kochana. Dziś, gdy wróciłem po pracy, w domu czekała na mnie wielka niespodzianka. Profesor Armenteros przyszedł z wizytą i został na kolację. Ach, tak. Tak. Czuł się świetnie. Przyjdź jutro na kolację. Jutro? Tak. Nie, nic. Dobrze, przyjdę na kolację, skoro chcesz. Muszę kończyć. Dobranoc. Dobranoc. Śpij dobrze. Musiałem to komuś powiedzieć. Bardzo dobrze. Orientuje się pan, że bardzo szanuję tę rodzinę. Ale podzielam niepokój. Też uważam, że Albertowi nie pójdzie tak łatwo. Znam tych Montero. Dumni, konserwatywni. Nigdy nie zgodzą się, by ich córka wyszła za syna murzynki. Maria Dolores nie jest. Nie martw się. Niczego nie wypaplałeś. Wiem, że Maria Dolores nie jest matką Alberta. Powiedział panu? On się do tego nie przyzna. Sama mi powiedziała. Ona, tak jak my, przeczuwa, że nadchodzą trudne czasy dla naszego Alberta. Fatalnie. Gdy się wreszcie zakochał, od razu są problemy. Pan wie o ich życiu w stolicy? Spędziłem życie właściwie wraz z nimi.
doświadczyli strasznej nędzy. Trzeba go chronić. Niech się żeni z Amelią. Może by ujawnić, że Maria Dolores to nie jego matka. Alberto by nam tego nie wybaczył. Alberto jamás nos lo perdonaría. Wiem. Więc co? Młody człowieku, trzeba czekać. Nic nie poradzimy. Poczekajmy. Może zechce poznać swoich prawdziwych rodziców. Pan ich zna, prawda? Zbierajmy się. Już się dość nagadaliśmy w tej sprawie. Proszę być spokojnym. Zrobię, co będę mógł, żeby mu pomóc. Pan też, ale przede wszystkim szanujmy jego decyzję. Dobrze. Dzień dobry, pani. Witaj, Ricardo. Co u ciebie? Dobrze, a u pani? Jak zwykle. Przyszedłem do pana Rafaela. Wyszedł do Alejandra. Pewnie po adresy dobrych ginekologów. Nie rozumiem, co się stało. Taki był spokojny, a ni stąd, ni zowąd gada o męskim spadkobiercy. Do Matyldy powiedział wczoraj, że może być i dziewczynka, byle miała jego krew. Coś powiedział? Pani nie wie? Czego? Czegoś o mojej córce? Nie o Matyldzie, a o Krystynie. Co o Krystynie? Wyduś z siebie. Że jest adoptowana. Adoptowana? Trzymaliśmy to w tajemnicy do czasu, aż pani mąż podsłuchał pewną rozmowę między Marią Eleną a Matyldą. I czemu nic nie mówił? Czemuście mnie oszukali? Proszę tak nie mówić. Mówię, co mi się podoba. Tyle lat kochałam Krystynę. A okazuje się, że jest nie moja. Chwileczkę, proszę pani. Tak długo radowała się pani z bycia babcią. Widziała pani, jak ona rośnie. Była pani dumna. I co się teraz zmieniło? Pani też liczy procenty krwi? To ja powinienem czuć się najbardziej poszkodowany. A przysięgam, że nie mógłbym nikogo tak kochać, jak kocham Krystynę. To słówka i nic więcej. Jak mogliście nam to uczynić? Cześć, Krystyno. Szukałem cię w czytelni, ale już stamtąd wyszłaś. Wczoraj umarła jedna z pań, której czytałam. Ta z łóżka siódmego. Ciężki stan. Szkoda mi jej. Była nieuleczalnie chora. Cierpiałaby bardziej, żyjąc nadal. Nikt nie wie, ile zniosła. Mało z nią rozmawiałam. Ale widziałam, że jest smutna, straciła nadzieję. Chyba każdy wyczuwa, że śmierć nadchodzi. Nie mówmy o tym. Rozchmurz się. To nie tylko to. Wiem. Kochasz bez wzajemności.
Nie ostatni raz się zakochałaś. Zawsze się wydaje, że świat się skończył i naraz przychodzi nowe uczucie. Wierzysz w to? Oczywiście. Zwłaszcza ty. Zapomnisz o tym facecie, który, jak mówisz, nie jest wolny. Mogę ci pomóc? Coś się dzieje między moimi rodzicami. Nie są idealnym małżeństwem. Czasem spierają się, ale nigdy na poważnie. Mama jest strasznie despotyczna, a tata ją uwielbia, więc ustępuje. Wczoraj wieczorem pokłócili się poważnie. Tata po raz pierwszy za mojej pamięci spał w innym łóżku. Może powinnaś pomówić z nimi. Pewnie jakieś nieporozumienie. Wiem, ale boję się mamy. Nawet nie wiem, dlaczego opowiadam o tym tobie, bo się przyjaźnimy. Nie powiedziałabym nawet Amelii. Wyjaśnij z rodzicami. Może to się da wytłumaczyć. Zajmij się nimi, zaopiekuj. Wątpliwości zatrują ci krew. Masz rację. Dzięki, że mnie wysłuchałeś. Zobaczysz, szczęście się uśmiechnie do ciebie. Nie mówiłem ci, bo sam się niedawno dowiedziałem. Poza tym nie chciałem ci sprawiać bólu. Sprawiłeś większy. W twoim wieku. Kochaliśmy ją, a ona nie z naszej rodziny. Nie wiadomo, czyją krew ma w żyłach. To nieważne, Clemencio. Teraz potrzebny mi pełnoprawny spadkobierca. Skąd go weźmiesz? Matylda nie może mieć dzieci. Maria Elena dawno przepadła dla miłości i dla świata. To bez znaczenia. Ważne, by moje nazwisko nie przepadło wraz ze mną. Nie zgadzam się na to. Musisz się pogodzić. Gdy ktoś rezygnuje, to jakby umarł. Godziłem się tyle lat, wbrew sobie. Chodziłem cichy, spokojny. A ty i twoje córki właziłyście mi na głowę. Nie powinienem był pozwolić, by Maria Elena poszła do zakonu. Na szczęście nie złożyła jeszcze ślubów. Co masz na myśli? Najlepsi lekarze świata przepadają Matyldę. A jeśli nic się nie da zrobić, to moja starsza córka da mi upragnionego wnuka. Maria Elena? Naprawdę oszalałeś. Tak? Chcę tylko... Zobaczymy, czy ktoś będzie śmiał mi się sprzeciwić. Nie chce panienka więcej kongri? To nie Maurowie na chrześcijan? Podobne, ale nie. Maurowie na chrześcijan to czarna fasola z ryżem. To, co zrobiłam dziś, nazywa się kongri. Nauczyła mnie kobieta pochodząca z Haiti. Pracowałyśmy na plantacji kawy. Kongri to potrawa z Haiti. Pochodzi od francuskiego słowa. Wielu mieszkańców Haiti przybyło tam, gdy była to kolonia francuska. Wiem. Przywozili niewolników. Czarnych niewolników. Ludzi wyrwanych ze swej ziemi, od rodzin, obyczajów. Historia Haiti jest pouczająca.
Pożyczę ci książkę Bębny przeznaczenia. Opisano tam bunt czarnych. Tak, dziękuję. Nie szkodzi, dziecko. Te solniczki podarował mi Alberto na koniec szkoły podstawowej. Pamiętasz? Dla mnie to skarb. Idę po kawę. Tak się zamawia zło. Co ci jest? To nerwy. Daj mi czas. Muszę się oswoić. Czas? Ile? Ile czasu trzeba, by się pokochała? Był to film z serii Prawo do narodzin. Wersja polska, Studio Publishing. Ven, quiero tenerte junto a mí. Ven, llegó el momento de vivir. Quiero ver tus ojos, tu figura, tu sonrisa.